15 zł miały kosztować spodnie wystawione na sprzedaż przez nastolatkę z powiatu suwalskiego. Dziewczyna spodni nie sprzedała, a z jej konta zniknęło 2,5 tysiąca złotych. Po publikacji ogłoszenia o sprzedaży młoda kobieta odebrała SMS-a, że ktoś jest zainteresowany jej ofertą. W odpowiedzi bezkrytycznie zalogowała się do swego banku i ujawniła oszustom loginy i hasło do konta oraz dane karty bankomatowej. Otrzymany kod autoryzacyjny sama wpisała na stronie logowania. Kilka minut później dowiedziała się, że ktoś w jej imieniu zawnioskował o zwiększenie debetu na koncie i błyskawicznie wypłacił z niego 2,5 tysiąca złotych. Dziewczyna zablokowała konto, ale było już za późno. O oszustwie zawiadomiła policję. Jak widać, nie tylko seniorzy padają ofiarą oszustów, dlatego przypominamy. Zachowajcie czujność, chrońcie swoje dane, nie korzystajcie z linków nadsyłanych przez kupujących i sprzedających, podając dane logowania otwieracie oszustom drzwi do waszych pieniędzy.